Przed nami posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które jest jednym z ważniejszych wydarzeń na rynkach finansowych w kwietniu. Um, Europejski Bank Centralny, przypomnijmy, nadal prowadzi program skupu obligacji, Czyli pomimo tego ożywienia gospodarczego, które widzimy w Europie już od kilkunastu miesięcy, cały czas EBC aktywnie wspiera gospodarkę. Natomiast no, rynki są już w takiej fazie, w której e, trwa spekulacja nawet nie o, o, o tym, kiedy ten program się zakończy, bo to jest powszechnie oczekiwane właśnie na koniec bieżącego roku, ale kiedy EBC w końcu podniesie stopy e, procentowe. I wydaje się, że mm, najwięcej właśnie w tym temacie będzie niepewności przed posiedzeniem i od, też od wypowiedzi prezesa Dragiego właśnie pod tym adresem będzie zależała reakcja na rynku walutowym. A znaczenie polityki EBC i tego, co się dzieje w Europie dla złotego jest bardzo duże. Euro miało mocny rok 2017, wzrosło z poziomu 1,0350 na początku roku do powyżej nawet 1,25 w lutym tego roku, czyli to jest bardzo Istotny wzrost i to bardzo pomogło złotemu. Złoty na tej fali był najmocniejszą walutą 2017 roku i również ten rok, pomimo wzrostu niepewności, pomimo wzrostu zmienności na globalnych rynkach akcji, złoty. Rozpoczął od można powiedzieć takiej mocnej formy, więc to, co się będzie działo z polityką EBC, moim zdaniem będzie istotne dla kształtowania się kursu złotego również w kolejnych miesiącach. Teraz powstaje pytanie, czy Europejski Bank Centralny jeszcze jest w stanie wspierać notowania euro w kolejnych miesiącach? No, przede wszystkim w mojej ocenie nie chcę tego robić, bo dalszym ocenie euro uderzałoby. W konkurencyjność eksportu, a już ostatnie dane w tym roku, tak naprawdę od początku roku, wskaźniki aktywności w biznesie pokazują, że jednak to dynamiczne ożywienie z 2017 trochę traci impet. Po drugie, inflacja w strefie euro, podobnie jak zresztą w Polsce, w ostatnich miesiącach była poniżej oczekiwań, i w związku z tym wydaje się, że prezes. Mario Draghi będzie chciał odłożyć tą dyskusję o podwyżce stóp procentowych, być może na drugą połowę tego roku, a to może sprawić, że euro może gdzieś oddać trochę tej um, zwyżki z ostatnich miesięcy i niewykluczone, w zależności też od innych czynników, które wpływają um, na rynek, może gdzieś rekoszetem przełożyć się na delikatne osłabienie złotego.